Szanowni Państwo, być może wielu z Was widziało wesele Figara, najprawdopodobniej w jego operowym wydaniu z muzyką Wolfganga Amadeusza Mozarta i librettem Lorenzo da Ponte. Być może wiecie też, że opera ta powstała na podstawie sztuki Pierre de z 1784 roku. Być może są wśród Was i tacy, którym dane było zobaczyć spektakl Wesele Figara w Teatrze Nowym WŁODZI w 1955 roku. Obok mnie znajduje się oryginalny plakat tego spektaklu. Niestety w naszych zasobach archiwalnych nie mamy żadnych nagrań Wesela Figara z 1955 roku. Mimo to chcielibyśmy was zabrać w podróż w przeszłość, naszym teatralnym wehikułem czasu. Przeszłość może nie tak odległą jak do roku 55, lecz nieco bliższą, do roku 1974. W trakcie tej podróży będziecie mogli usłyszeć archiwalne nagranie spektaklu Wesele Figara w reżyserii Bogdana Korzeniewskiego. Tymczasem posłuchajmy, co o aktorach tego spektaklu pisał Henryk Pawlak w książce Teatr Nowy w Łodzi 1949-1979. Piotr Krukowski jako Figaro pokazał kalejdoskopową zmienność stylu, giętkość i inteligencję w podawaniu kunsztownych partii dialogu. Potrafił zaznaczyć granicę między Figarem człowiekiem serio, a Figarem grającym komedię. Barbara Dziekan mocno osadziła postać Zuzanny w jej wiejskim rodowodzie. Kontrastowała ludowość z nabytym obyczajem i stylem hrabiowskich komnat. W tym przedstawieniu liczne grono aktorów z profesjonalną swobodą stworzyło całą galerię zróżnicowanych komediowych postaci. Bedryńska, Malawski, Mikuć, Misiurewicz, Zbiruk, Mater, Szymczyk, Krasoń, Kasprzykowski. A przecież były jeszcze role Mirosława Marcheluk, Marka Barbasiewicza i Ludwika Benoit. Nasz teatralny wehikuł czasu Wesele Figara startuje już 20 maja o godzinie 19.00. Archiwalny spektakl będzie można wysłuchać aż do 26 maja. Po dalszy rozkład jazdy zapraszam na stronę nowy.pl oraz Facebooka Teatru Nowego Włodzi. Bądźmy w kontakcie i mam nadzieję, że już niedługo. Do zobaczenia u nas w teatrze.